Triss nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Możemy porozmawiać? Słucham, o co chodzi? Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Czytał ci swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Widywałaś Jaskra po tej przygodzie z grzybami? Nie. Nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Bo w gruncie rzeczy on ma złote serce, tylko potrzeba mu więcej dyscypliny. Ale już nie wrócił. Więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie. Dzięki za pomoc. Bywaj. Pijaczkę odwiedzisz? Twoja Greta zaś lubi zmyślać jak pijany trubadur. To willa baronowej Lavalette? A co cię to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem. Dlatego przyszedłem do jej pokojówki, Molly. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża. Zejdź z drogi. Geralt z Rivii pod moim domem. To nie może być przypadek. Witaj, baronowo. Witaj, generale. Masz rację, to nie jest przypadek. Nie sposób pomylić się z nikim innym, ale żeby etykiecie stało się zadość, Maria Luisa Lavalette. O, generał cesarskiej armii zna Wiedźmina. A to niespodzianka. Ciekawe.
Tak, mieliśmy okazję porozmawiać, kiedy cesarz wezwał mnie do Wyzimy. Czyżbyś podpadł Far Emrejsowi? Nie, wtedy dawno byś nie żył, a więc łączą was jakieś wspólne sprawy. No ale nie będę cię wypytywać na ulicy. Przyjmiesz moją gościnę i powiesz, co cię sprowadza? Szukam dziewczyny o imieniu Molly. Podobno tu pracuje. To moja pokojówka. W tej chwili jest tu mojej przyjaciółki Patrycji Wegelbud. A może Geralt wybierze się z nami? Spotka Molly na wyścigach. Co o tym sądzisz, Wiedźminie? Masz ochotę zakosztować wielkomiejskich rozrywek? Cóż, jeśli jest tam Molly... No to w drogę. Jesteśmy na miejscu. Ach, mój ojciec miał podobną rezydencję w Brugge. Jeździłem tam jako mała dziewczynka. Chodźmy zobaczyć konie. Lubisz konie, Geralt? Chyba tak. Wszystkie nazywam płotka. Ta siwa to Cantarella. Klacz po Kahirze, czempionie z Wole. Siwy to ładny kolor. Również dla koni. Ten kary to mój faworyt, Nemrod, czystej krwi Nilfgaardczyk. Aż dziwne, że ci nie zasalutował, generale. A ten kasztan i gniady? Kasztan to Grom, pełnokrwisty Redańczyk. Waleczny, ale jak dla mnie zbyt nerwisty, trudny w prowadzeniu. A tamten gniadusz pochodzi z Serrikanii. Lord de Volte kupił go niedawno, niewiele o nim wiem, choć serrikańskie konie są bardzo wytrzymałe. Nazywa się Rupert. Czy Molly jest koniem? Słucham? Mimo wszystko przyszedłem tu dla niej. Cierpliwości, zaraz powinna tu być. Wydałam Molly polecenie, żeby dołączyła do nas, jak tylko uwinie się z pracą. To na pewno nie potrwa. To zależy, co kazałaś jej zrobić, pani. Ale nie mam wyjścia, poczekam. Znasz się na koniach, co? Zna się to mało powiedziane, to prawdziwy ekspert. Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, Wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. A co byś powiedział na mały wyścig? Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się prosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło. Wykonane w stolicy Nilfgaardu z pięknie wyprawionej skóry. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się na nich znasz. Dobrze powiedziane. Którego rumaka wybierasz, Wiedźminie? Słyszałem kiedyś o zerikańskich koniach. Pojadę na gniadoszu. Nie dosiądę żadnego rumaka, ale postawię na zwycięzcę. Moim zdaniem wygra Nemrod. W takim razie ja dosiądę Cantarelli. Nie ma co zwlekać. Zaczynajmy! Wszyscy gotowi? Dalej! Tempo, tempo! Dalej!
co za emocje! Piękne zwycięstwo! Dziękuję. Jak na człowieka, dla którego każdy koń to płotka, radzisz sobie w siodle znakomicie. Gratuluję. Należy do ciebie. A teraz czy mógłbym porozmawiać z twoją pokojówką, pani? No tak, Molly, przecież po to tu przyjechałeś. Molly to tamta postawna dziewczyna. Rozmów się z nią, a jak będziesz chciał wracać z nami do Nowigradu, chętnie cię podwieziemy. Dość mam tego wszystkiego. Jestem Molly. Podobno chciałeś mnie widzieć, panie. Mów mi Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj. Opowiadał mi o waszych przygodach. Jak zagrzewał cię śpiewem do walki, jak okiełznał Kairana grą na lutni. Mówię dosłownie, nie byłoby mnie tu, gdyby nie Jaskier. Przyszedłem o niego zapytać. Wiesz, gdzie się podziewa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Pani baronowa nie pochwala naszej znajomości. Mówi, że Jaskier to leń i próżniak. Wyobrażasz sobie? Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc? To taka miła dziewczyna. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świetle księżyca. Powiedział, że będą truskawki, takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię, ale potem już się nie widzieliśmy. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie podobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców? Matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Wiesz, gdzie znajdę tę jego siostrę? Oj nie. Jak spytałam Jaskra, kiedy ją odwiedzimy, to się jakoś speszył i zmienił temat. Dziękuję, Molly. Czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił. A ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle. Wszystkim jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. O, Geralt, jesteś. Chcesz już wracać? Chętnie. Do Nowigradu jest spory kawałek, a w towarzystwie droga mija szybciej. Jestem tego samego zdania, a więc ruszajmy. No i jesteśmy na miejscu. Dzięki za towarzystwo. I wzajemnie. Do zobaczenia. Nie dalej jak rano moja Greta. W tym mieście z targu, że w jednym domu coś ludzi może. Twoja Greta zaś lubi zmyślać o pijanym trupaku. W poważnych sprawach nigdy nie kłamie. Trzeba od kramanów. Ale gębę masz przywiono. Jakiś osób na mnie. Dzisiejsza
No i pognałem za to gratulacje. I co, dopadłeś go? Gdzie tam? Zwinny mi wszystkie jak kosmos. Przez te dziury. Czego tu? Jestem nowym kucharzem. A to, co ci wystaje zza pleców, to noże kuchenne? Zabieraj się stąd, przybłędo. Czego tu? Nie szukamy kucharza, nie słyszałeś? Wypierdalaj! Może chce zmienić pracę? Urwałeś się z tego, komandant. Nie szukamy kucharza, nie słyszałeś? Raczej wypierdalaj! Tak. Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż! Wybacz, pani, że się zakradam. Jestem Geralt, przyjaciel Barda Jaskra. Geralt z Rivii? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz, przybłędo? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Klnę się na wielkie słońce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to... to Fryderyk François de Bergerac, nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani jeszcze przed chwilą mówił, że jest kucharzem. To oszust! Widzisz, Fryderyku? Mówiłam ci, żebyś nie żartował ze strażnikami. W ogóle nie mają poczucia humoru. Zaprowadź pana de Bergerac do sal treningowych. Migiem! Tak jest, panienko. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ja też. Panienka Roza to kapryśna bestia, a jak dobędzie ostrza nieznalitości. Drewniany. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, boś za mną. Nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Walcz, a nie popisuj się! Niech to! Dobra walka. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni.
Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie? A kim? I jakim cudem się tu dostałeś? Jestem Wiedźminem. Szukam... Wiedźminem? Wspaniale! Zawsze chciałam poznać Wiedźmina. To takie ekscytujące. Niezmiernie, ale pozwól, że pogadamy o tym kiedy indziej. Przyszedłem zapytać się o twojego nauczyciela retoryki. Jasne. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Szybki jesteś! I na co ci te dwa miecze? Nawet zimna, niech to! Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Z przykrością muszę odmówić. Mam strasznie napięty terminarz. Jak chcesz. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre. Największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz, zaraz. To znaczy, że Jaskier was pomylił? No, zdarzało mu się. Ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Cisza! Oto prawdziwy mentor. Silny i stanowczy. Może też zacznę trenować szermierkę? Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Edno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra, to dość dziwne. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodu był ponoć hojnym mecenasem sztuki. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Ta kobieta nie pochodzi z tych stron, prawda? Pamiętam, że wychwalał jej śpiewny, kowirski akcent. To by się nawet zgadzało. Raz czy dwa nazwał ją chyba Cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać Zoltana o tę Cyrankę. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? Rozo, wybacz, ale musimy to przełożyć na kiedy indziej. W takim razie żegnam. Aha, masz tu zapłatę za swój czas.
jak życie. Daj biedziaka. Nowigrad to stan umysłu, rozumiesz? Co tam, puśta? Tęskniłaś za Zoltanem, staruszko? Jakże tu nawet wody nie wypiłaś? No, toś, toś. No, powtórz. Dobry Kraters. Dobry. No, jesteś nareszcie. Poznałeś już moją pusię? Lada dzień zacznie gadać. Zoltan, nie chcę psuć ci zabawy, ale wiesz, że papugi z sobą nie zrobisz. Zrobię, zrobię. Zobaczysz, zanim się obejrzysz, będzie z nami grała w gwinta. No, ale przecież mieliśmy gadać o jastrze. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? Dziewczyny nie widziały Jaska od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadurka. Chyba na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. A, no to wszystko jasne. To Priscilla, tak. To musi być ona. A kimże jest ta Priscilla? To trubadurka ostatnio bardzo popularna. Wyobraź sobie, że Jaskier zmienił płeć i będziesz miał pełny obraz. Brzmi strasznie. Jak Jaskier zniósł spotkanie ze swoim własnym odbiciem? Myślę, że się zakochał. Jaskier zakochany? Tak naprawdę zakochany? Ta dziewczyna naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w Zimorodku. To co? Czeka nas wieczorek z poezją. Prawdziwą poezją, Geralt. Zobaczysz. No dobrze. Jedziemy!
pięknie i głodno. Jedź, Płotka! A ten? Tempo, tempo! Tak, w innych okolicznościach. Płotka, nie tak szybko. Siędziemy gdzieś. Zaraz się zaczyna. Otwórz moich sn, chcę zawić przez z moich sn. Chcę ją mnie, kiedy z moich chcę ją. Cichaj, kobieto. Przyszliśmy tu na koncert. To morderca? Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za chamstwo, znowu burdy i awantury. A mówiono mi, że to porządny lokal. Jak znam Geralta, dupę komuś ratował, nastawiając karku. Kogo ratował? Ludzi mordując! Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie. Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury. Kurwa mać. Pozwólcie, że was sobie przedstawię. Oto Pryszcilla, alias Cyraneczka. Równie piękna, co utalentowana. A to... Geralt z Rivii, wiem. Jaskier dużo mi o tobie opowiadał. A ja chętnie słuchałam. Nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejkach? Widzę, że Jaskier nie pominął w swoich opowieściach żadnych szczegółów. Może w takim razie powiedział ci też, gdzie go szukać. Bardzo zabawne, doprawdy. To do widzenia. Nie tutaj, chodźcie za mną. Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji. Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb Ziggy'ego Roivena. Motyla noga. I więcej go już nie widziałam. Jaskier i skok na skarb. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w pasiflorze, to potem 3 dni nie spał z nerwów. No to co mu odbiło? Miał jakieś długi do spłacenia? Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak to chyba ujął. Rozumiem, że nie podał imienia tego kogoś. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Roivan? Co to za jeden? Wysoki, gruby, cholernie groźny. I utyka na lewą nogę. Brzmi jak kulawy troll skalny. Gdyby trolle były też diablo inteligentne i miały żyłkę do kryminału, to tak, zgadzałoby się.
Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior. Tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, nie dosłownie, tylko... Tak, tak zakładałem. Zalazł ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do czwórki ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatkiem. Razem z Ziggim Roivenem właśnie, Tasakiem i Królem Żebraków. Niezły numer. Dobrze chociaż, że Jaskier nie zadarł z Kościołem Wiecznego Ognia. Dopiero by było. I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz, jemu teraz nie jest do śmiechu. I mi w sumie też nie. Spokojnie, wyciągnę go z tego. Muszę wpierw pogadać z tym Skurwielem i Ziggim Roivenem. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem, ale Roiven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny typ. Ja też. Nie wątpię, ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. Raczej na nic się tu nie zdam. Wracam do Shaumi. Nakarmię pusie i będę czekał. A nóż, Jaskier sam wróci. Bywajcie. 5 miliona to w sumie 2 miliony. Co tak pędzicie? Nie wyobrażam sobie tego miasta pod butem. Chcesz mnie upić? Jakbym chciał cię upić, to nie bilibyśmy stąd de Blessir. Dlaczego? Trzeba to teraz za drogę. Chęci do życia we mnie wysysać. Nie chce mnie się żyć. A właśnie, że tak. Tylko oni sobie... Nie trzeba ci czego, mistrzu? I dlatego nie boję. Co masz kupić jutro? Kup dzisiaj. Miecze pierwszego sortu. Pokaż mi swoje towary. Thank you.
Bywaj. Z głodu zdychają? Końskie trupy żrą? Czym mogę służyć? Do następnego. O! No dobrze. Strzelku, nie fikaj! Wytłumacz! Nie wolno zadzierać z panem Klajka! Spróbuj! Trzymajcie się w kupie! O, ludu. Tylko ten rum i rum. Gorzałybym się na nim. No proszę, kolejny dziwot. To chrosze. Co się stało? Wyspiarze Skaligijczycy zajęli kuternogę Katarzynę. Jak to zajęli? Pobili karczmarza, wyrzucili dziewczyny i piją od wczoraj. Podobno jakiś łup zdobyli i oblewają. No ta, jak to Skaligijczycy? Za to ty mi, panie, na uczciwego wyglądasz. Pomóż, wypędź tych obwiesiów. Wiele nie mamy, ale wszystkie się zrzucimy. No dobra, zobaczę, co da się zrobić. Naprawdę? Czyli są jeszcze na świecie dobrzy ludzie? Przykro mi, przyjacielu. Musisz sobie znaleźć inne miejsce. Dzisiaj ten lokal jest częścią Skellige. A mnie się wydaje, że jesteśmy w Nowigradzie, a w Nowigradzie panują nowigradzkie zasady, które właśnie łamiecie. No niby co? Napić się spokojnie nie można? Zabawić? Idź stąd, człowieku, bo poczujesz, co to gniew Skelligijczyka. Zawołaj kolegów i wyjdźcie stąd, tylko grzecznie. Tak. Panowie, wychodzimy. Na miecze, ale wolę solidny topory. Ja wolę walczarnym. Dzięki. Dzięki za pomoc. Same byśmy sobie z nimi nie poradziły. Bogate nie jesteśmy, ale mam nadzieję, że to wystarczy. Wystarczy. Bywaj. Co nam przyniesie jutro? Hej, przystojniaku.
materialny. Rusz się! A ja jestem materialny. Umieram! Dość mam tego wszystkiego. Au! Powoli! O! Naprzód! Nie szwędaj się tu. No i co? Naprawił? Nie. Powiedział, że to pomyłka. Że dopiero garnia. A Jonas zarzekał się, że ten miecz to robota Hattoriego. Na gwarancji. Ale but. O nie! Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu. Serdecznie polecam. A niech mnie Wadgern w moim lokalu. Nie może być. Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz. A kto inny używa srebrnych głowni? Mahakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. Elfi, specjalista od mieczy. Ty musisz być Ape Harhatori. Ha, no. Wydało się, to ja. Geralt z Rivi. Słyszałem o tobie wiele dobrego. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? Dobre. Cieszę się. Mogę coś dla ciebie zrobić? Szukam dobrego miecznika. Znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi. Z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chęt do żony Van Horn... Nie wiem, o czym mówisz. Nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. Sporo tych mieczy i to nie byle jakich. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest. Ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmażu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek kowalski? Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna. A on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Kim jest ten Ernst Van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny. Wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć. A jak trafiło na chędożonego nieludzia, to donieść władzom, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem. Okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka. A w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jakim ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Mam ci załatwić dostawy niby skąd?
Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. No tak, on raczej nie przejmuje się embargiem Tasaka. Tylko, że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie, nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigradzkiego podziemia. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukinsynowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz, katapultę. Zgadzam się. Ustaw nam spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu w dokach. Kolejny przybłęda z tym. No bo patrz, popatrz. O! Wszystko w porządku? No będę miał na ciebie baczenie, biało. Spiznąłbym piwko. Jest tam kto? Otwórzcie! Po co ten rwetes? Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Przekaż mu, że Geralt z Rivi chce z nim mówić. Nie gwarantuję, że pan Rowden będzie miał. Chcesz się założyć? No dobrze, spróbujmy. Proszę zaczekać. Ziggy Roiven zaprasza. Ja nazywam się Happen. Spotkanie odbywa się w łaźni. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. Tutaj można się rozebrać. Ekwipunek będzie bezpieczny.